Moi drodzy, wracamy do poznawania Malika. Teraz będziemy mówili trochę o tym, co wynikało dla jej twórczości z tego, w jaki sposób żyła i co ją w tym życiu spotkało osobistym. Doktor Tomasz Gruchot przyjechał do nas z Ostrowa Wielkopolskiego i będzie właśnie opowiadał o tym, dlaczego Maria Konopnicka poetką wybitną, znaną na świecie, nie została. Powodów pewnie będzie wiele, czyli dla Państwu, ale tutaj problem z Marią Konopnicką mamy dziś znacznie większy, niż nam się wydaje. Stąd pewnie wystąpienia, które dzisiaj będą miały miejsce, często będą wobec siebie nie dłużej, ale wyraźnej opozycji. Mieliście Państwo okazję usłyszeć wiele informacji prawdziwych, które podkreślały rangę Marii Konopnickiej jako autorki w swoim czasie, w momencie, kiedy żyła i tworzyła. I rzeczywiście tak się stało, że ta jej twórczość, jej narodowy charakter i to, co stało się przyczyną jej popularności za jej życia, pielęgnowane jest do dziś, mimo że literacko nie obroniło się. Czas wyjątkowo tej twórczości zaszkodził. I dzisiaj, kiedy studenci muszą czytać teksty Marii Konopnickiej, często dziwią się, dlaczego, jak jest cel, o co temu wszystkiemu się przyglądać, bo jedyne, co z tego wynosimy, to jakiś kod kulturowy, który jest potrzebny, aby porozumiewać się w naszym kręgu cywilizacyjnym i to mocno zawężonym. Z drugiej strony jednak mamy Konopnicką, która funkcjonuje dzisiaj bardziej w obiegu społecznym niż literackim. Bardziej w popkulturze niż w kulturze tak zwanej wysokiej. Wiemy przecież, że z jednej strony chciały się bardzo z Konopnicką związać środowiska narodowe z racji tego, że utożsamiają się wyjątkowo z Rotą, wykorzystując zresztą ten tekst głównie do podsycania takich nastrojów antyniemieckich. I kiedy już planowali umieścić Konopnicką na plakacie kolejnego Marszu Narodowców, nagle zorientowali się, no bo ktoś ich wreszcie wyedukował, że być może Konopnicka nie była dla nich idolką właściwą, ponieważ istnieją wątpliwości co do jej tożsamości seksualnej, jeśli by tutaj tę historię dokładać do całego tego bogatego życiorysu. Ale ja nie chciałbym się skupiać ani na skandalach obyczajowych, ani na tym, kto ma tę Konopnicką w przestrzeni publicznej przywłaszczyć sobie. Ale chciałbym troszkę odwrócić proporcje, troszkę dokonać takiego wstępnego przewartościowania, bowiem Konopnicka to nie tylko autorka tych tandetnych wierszy z katarynkowym rytmem, to nie tylko autorka, która służy jakoś narodowej sprawie, bo taka jest presja społeczna i historyczna. To nie tylko autorka prostych, łatwych i łatwo przyswajalnych tekstów, które ludzie mieli zapamiętywać i z którymi mieli się utożsamiać, które nie mogły być skomplikowane, bo nie byli w stanie ich analizować. To również poetka, która jak tutaj kilka osób już podkreślało, podróżowała po świecie. W momencie, kiedy wyrywała się z tego zaklętego kręgu polszczyzny i wszystkich naszych narodowych mitów i kompleksów, nagle jej twórczość zyskiwała drugą twarz, łapała drugi oddech. I to, co dzisiaj powinno być z tą autorką wiązane, to, co dzisiaj można by promować, a nawet wskazywać jako tę najbardziej trwałą część dorobku, to właśnie te elementy
twórczości, które związane były z ich podróżami. Zetknięciem się z kulturą europejską, która jest kulturą otwartą, a nie hermetyczną, gdzie swoje miejsce mają różne przejawy tej kultury, gdzie żaden z nich, żadna ideologia, żadna forma wierzeń nie powinna stawać ponad inną, gdzie powinny z sobą pozostawać w jakimś symbiotycznym układzie. No i wreszcie, Konopnicka, którą ceniono, zawsze cenić się będzie do dziś za pewną wrażliwość społeczną, za jej taką dosyć odważną postawę na tamten czas. Postawę, którą też w całkiem zgrabnych formach prozatorskich potrafiła wyeksponować. To tę Konopnicką również spróbujemy zobaczyć jako autorkę, która nagle zagłębia się w człowieku i próbuje opisać tego człowieka już bez tych wszystkich narodowych etykiet, bez konieczności historycznych komentarzy, bez tego, co było takim natrętnym, często bogoojczyźnianym sposobem pisania, bo taka była potrzeba chwili, a nie tak nikła skala talentu. To, że o tych dobrych tekstach Konopnickich, artystycznie dobrych lub nawet wybitnych, wiedziano niewiele już nawet krótko po jej śmierci, świadczy choćby taki fakt, że Witold Gombrowicz, jeden z najważniejszych polskich twórców, w dzienniku swoim pisze takie bardzo mocne zdanie. Gdybyście nawet byli narodem tak ubogim w wielkość, że największym artystą waszym byłby Tetmajer lub Konopnicka. Lecz gdybyście umieli mówić o nich ze swobodą ludzi duchowo wolnych, z umiarem i trzeźwością ludzi dojrzałych, gdyby słowa wasze obejmowały horyzont nie za ścianka, lecz świata, wówczas nawet Tetmajer, a w domyśle Konopnicka, stałby się tam tytułem do chwały. I my dzisiaj, proszę bardzo. To są słowa z dziennika Gombrowicza, z pierwszego tomu dziennika, który pisał w latach 53-56. Spójrzmy, jak bardzo Gombrowicz miał rację, a jednocześnie jak bardzo się mylił. Z jednej strony, jeśli przyjąć, że do dziś bardzo często spotykamy się ze spojrzeniem na Konopnicką jako tę autorkę, która jest niemalże kolejnym wieszczem narodowym. Jako autorkę, która ma prowadzić społeczeństwo, ma wskazywać mu ścieżki, ma ewentualnie nachylać się nad niesprawiedliwością społeczną, to rzeczywiście będzie to słaba pisarka, słaba poetka. Momentami niezwykle narodowo kluczowata. Prawie, że taka narodowa szopka, ktoś by powiedział, disco polo polskiej poezji niemalże. Ale z drugiej strony, jeżeli, tak jak sugeruje Gombrowicz, nachylimy się nad nią z pewnym namysłem, bez wszelkiej presji, bez konieczności uwikłania Konopnickiej w historię, nagle okaże się, że nie dość, że miała całkiem niezły warsztat, to jeszcze potrafiła z wyjątkową celnością, z wyjątkową wrażliwością uniwersalizować własne doświadczenie. I o tym na samym początku chciałbym powiedzieć. Co to powinien oznaczyć? Konopnicka, jaką próbuje się przemycić w podstawie programowej, z którą się musicie borykać wy i nasi nauczyciele, bo niestety podstawa programowa jest obowiązkowa. To Konopnicka boleśnie mocno związana z kulturą narodową. To poetka, która tylko i wyłącznie, praktycznie, można takie odnieść wrażenie, związana jest z tym, co
polskie, co narodowo-wyzwoleńcze, co ma charakter niemalże narodowo-obrzędowy. A z drugiej strony mamy poetkę, która jest obywatelką świata, która trafiając do obcych krajów, nagle w tej kulturowej mieszance, w tej kulturowej tradycji świetnie się odnajduje, która zauważa być może nawet te elementy kulturowe, których inni przed nią nie dostrzegli. Dzisiaj chciałbym o tym wszystkim powiedzieć oczywiście w ogromnym skrócie, bo to problem, który wymaga szerszego rozpoznania. Na przykładzie kilku sonetów z podróży do Włoch. Włoskie sonety konopnickie mają kilka ważnych cech. Po pierwsze, sonet jest niezwykle kunsztowną formą, o którą powiedzmy konopnicką nie wszyscy by podejrzewali. Po drugie, sonet ma we Włoszech i w ogóle w Europie, bo za sprawą Petrarki we Włoszech, za sprawą Szekspira w Anglii na przykład, ma ogromną tradycję i jest niezwykle szanowanym gatunkiem. Co więcej, jeżeli już ktoś posługuje się sonetem, to musi mieć też to wewnętrzne przekonanie, że ja mam do powiedzenia coś nie tylko ważnego, ale również uniwersalnego. Ja nie kieruję tego komunikatu dla jakiejś wąskiej narodowej grupy, ale to komunikat uniwersalny. Ta uniwersalizacja kulturowa, o której nie mówimy zazwyczaj przy okazji myślenia o konopnickiej, stała się jednym z takich podstawowych wyznaczników jej tekstów inspirowanych podróżami, bądź tutaj jak któryś z moich przedmówców powiedział również najwybitniejszymi obrazami najsławniejszych malarzy różnych epok. Takim przykładem niechaj będzie sonet, który powstał z inspiracji pobytem w opactwie Saint-Michel. Zobaczcie Państwo, co tutaj dzieje się ważnego. Pomijając już odczytanie całości, bo mamy tutaj dosyć dużą dyscyplinę czasową i nie będziemy sobie recytować tych tekstów. Ale jest kilka rzeczy, na które chciałbym zwrócić uwagę. Po pierwsze, konopnicką, jeśli się kojarzy z jakąś formą religijności, to jest to absolutnie jedna religia. Praktycznie aluzji kulturowych do współistnienia tej religii z innymi wierzeniami, do jakiejś równowagi kulturowej, w tych najbardziej popularnych jej tekstach nie ma wcale, bo nie temu miały służyć. Ale kiedy pojawia się taki oto tekst, to zauważcie Państwo, że obok greckich filozofów pojawia się Michał Archaniu, który godzi grotem swojej włóczni w smok. Pojawiają się niewolnicy greccy, pojawiają się również filozofowie tacy jak chociażby Marek Aureliusz. A to wszystko zestawione z Chrystusem i Golgotą. Bardzo kunsztowny, bardzo świadomie i misternie napisanym tekście. Ten podziw dla faktu, że ktoś mógł wyrzeźbić, namalować, ozdobić jeden obiekt kulturową mieszaniną, kulturową symbiozą i syntezą, dla konopnickiej staje się czymś ważnym, bo to jest to, czego nie ma u siebie w kraju. Czego jej mogło brakować, bo sytuacja polska, presja społeczna, o której mówiłam, presja historyczna powodują, że zamykamy się w obrębie własnych problemów.
zamkniętego społeczeństwa uciskanego przez zaborcę nagle z Konopnicka wypływa na szerokie wody proste. Czy podróż po Europie zmieniła jakoś mocniejszy? Możemy to jedynie stwierdzić na przykładzie tekstów, bo jeżeli chcielibyśmy mówić o światopoglądzie Konopnickiej, co zresztą tutaj jest dosyć ryzykowne, bo kiedy za chwilę będziecie Państwo robić ten profil psychologiczny, to może się okazać, że to jest osoba, która powiedzmy bardzo starannie dbała o swój publiczny wizerunek, kreowała go na różny sposób. I który z tych wizerunków jest tym najbardziej wiarygodnym, tego nie jesteśmy w stanie my, filologowie, w 100% określić. Ja przypuszczam, że większe kompetencje zdecydowanie będzie miał tutaj profilek czy psycholog. Natomiast chcielibyśmy, i to jest czasami takie nasze pobożne życzenie, żeby Konopnicka była nam tą autorką, która jest otwarta na świat, która łączy ze sobą świadectwa wielu kultur, która jest erudytką, która potrafi spojrzeć świeżym okiem na spuściznę kulturową epoki, która wreszcie zostawia nam taki ślad, o którym nie musimy mówić, że jest wstydliwy, tak jak mówił Gombrowicz. Bo zauważcie Państwo, że bardzo często maskuje się dorobek Konopnicki w sposób taki oto, że mówi, że wspomina się o czasie historycznym, o pewnych konwencjach, że to był właściwie wiek prozy, że poezja była wtedy w odwrocie, że prostota niektórych wierszy to nawiązanie do kultury ludowej, w pełni świadomej i tak dalej, i tak dalej. Tak jakby szukano usprawiedliwień tej słabej twórczości. A tego nie ma co usprawiedliwiać. To po prostu jest, ale zamiast szukać usprawiedliwień, szukajmy również tego, co w tej twórczości dobre, a nawet wybitne. Nie ma na świecie chyba jakiegoś jednego równego poety. Nawet Norwid, który jest jednym z najważniejszych twórców naszej historii, autorem kilku najwybitniejszych wierszy w polszczyźnie, popełnił kilka takich, których sam by się pewnie wstydził. Kiedyś Tadeusz Różewicz pisze taki tekst, że poeta kulturalny, tak zwany poeta kulturalny, boi się słabego wiersza. Czeka, aż zrobi to za niego inny, pierwszy, lepszy, gorszy. A on później całą rzecz przyprawi, szczyptą ironii i dobrego smaku. Konopnicka pod tym względem, i to trzeba powiedzieć z całą mocą, i to trzeba jej oddać, była uczciwa. Jeśli to był słaby tekst, ale takie było zapotrzebowanie, taka była publiczność, taka była potrzeba chwili, coś takiego napisała, nie tłumacząc się z tego. A my dzisiaj po prostu spróbujmy obiektywnie tę twórczość ocenić. To, co zostało z niej i pozostanie pewnie, będzie uniwersalnym tekstem, obroni się bez kontekstu historycznego. A te wszystkie słabe świadectwa, które wymusiła na niej epoka, wymusiło społeczeństwo, wymusiła historia, po prostu będą musiały mieć ten komentarz. Ale to wejście w uniwersalny obieg kultury, w dodatku włoskiej, gdzie styl, gdzie poczucie smaku jest właściwie w DNA tej kultury, tej cywilizacji od wieków, owocowało tym, że Konopnicka pisze teksty, które odchodzą zupełnie od tego, co my nazywamy narodowością. W Polsce starano się, przez długie lata, to temu zresztą służyła również propaganda, tak ukształtować ten wizerunek poetki, aby była ona przede wszystkim
poetką, która jako patriotka daje narodowi wskazówkę, którędy ma kroczyć, jak ma się zachowywać, jak ten patriotyzm, często siermiężny, często bardzo naiwny, powinien wyglądać. Natomiast w momencie, gdy oglądamy, przyglądamy się wierszom włoskim, widzimy nagle człowieka, a nie naród. Nawet kiedy pojawia się zbiorowość, to ta zbiorowość ma swoje tętno inne niż narodowe, które narzuca sytuację polityczną. I tutaj takim przykładem jest sonet zatytułowany Portowenkiem. Kiedy przyjrzymy się, okaże się, że to niezwykle dynamiczny tekst. Tekst, który z wyjątkową precyzją, sprawnością, znawstwem materii poetyckiej pokazuje tętniące portowe miasto ze wszystkimi jego subtelnościami, często z tą mroczną stroną, która tętni jeszcze bardziej niż ta strona jasna. Nagle widzimy, że poetka jest taką obserwatorką, która widzi człowieka, a nie Włocha. Widzi społeczność, a nie społeczeństwo. Widzi jakąś wspólnotę zorganizowaną wokół jakiegoś celu, czasami bardzo elementarnego, wegetatywnego, a nie skupioną wokół idei. Idea być może szlachetna rzecz, ale to tętno ludzkości, ten krwioobieg tego, co nazywamy pulsowaniem społeczności, i właśnie w codziennych, często bardzo mozolnych, wspólnych wysiłkach. W pracy pojedynczych ludzi, którzy czasami nie mają nawet czasu na to, aby myśleć o idei, aby myśleć o jakichś wyższych sprawach, a o narodowości, to już w ogóle. Co więcej, ta obserwacja pokazuje, że Włochy to nie tylko piękne budowle, to nie tylko pozostałości starożytności, to nie tylko wspaniała tradycja piękna w ogóle, to również gdzieś ta szara, tętniąca masa, która jest tak samo żywotna, jak tradycja tego, co nazywamy pięknem. I to jest w twórczości Konopnickiej ożywcze, niezwykłe, bardzo sugestywne, a przy tym pokazujące, że mamy do czynienia z poetką, która nie tylko potrafi warsztatowo ująć temat w takiej kunsztownej formie, ale potrafi również bardzo mocno podziałać na nasze zmysły, na naszą wyobraźnię, bo gdy ktokolwiek przeczyta ten tekst uważnie, będzie sobie to próbował zwizualizować, dotrą do niego również te wszystkie dźwięki, wyobrażenia, nawet aromatyczne, o których zresztą za chwilę będę mówił. Cały cykl sonetów włoskich, czy sonetów prowansalskich również, chyba te włoskie są mimo wszystko jednak lepsze, to przykład tego, że Gombrowicz nie miał racji do końca. Gombrowicz uległ czemuś, co stało się takim natrętnym, męczącym wizerunkiem Konopnickiej, jak stworzono pewnie troszkę wbrew jej woli, a odrobinę ona tym sterowała, bo jak tutaj też to już padło, musiała utrzymać spory dworek, musiała utrzymać dzieci i życie w tamtych czasach specjalnie do łatwych nie należało. Więc jeśli przyjąć nawet, że część tej poezji, zwłaszcza tej słabszej, była napisana koniunkturalnie, była napisana na zapotrzebowanie, to tutaj jesteśmy u szczytu możliwości tej autorki. Pokazującej swój warsztat i pokazującej swoją wrażliwość estetyczną, nie tylko etyczną, nie tylko społeczną.
Ale to jeszcze nie wszystko w tym wydaniu. Bo często bardzo ważnym dla tekstu jest to, w jaki sposób będziemy chcieli pokazać przedmiot naszego poetyckiego opisu. On może być zupełnie poprawnie, warsztatowo zapisany, ale może człowieka zmęczyć, zanudzić, nie wnosić nic nowego. Zwłaszcza kiedy mówimy o sytuacjach emocjonalnie trudnych, takich jak na przykład kwestie ostateczne, zetknięcie ze śmiercią, z chorobą, z rozstaniem. Wtedy jest problem, z którym boryka się każdy twórca. Jak opisać uczucia, emocje, aby ich nie zbanalizować? Bo pewnie wiecie, najtrudniej jest napisać wiersz miłosny i religijny, bo tam najłatwiej o banał. I te banały macie wszędzie. Najpopularniejsza piosenka religijna, czyli tak zwana barka, to przecież straszny kit. Jeśli przyjrzycie się różnym miłosnym tekstom, również wyśpiewywanym, to potworna tandeta. I nie jest to winą tych ludzi, że oni jakoś słabo coś przeżywają, niezbyt głęboko, nie dość świadomie. Oni po prostu nie mieli tego talentu poetyckiego, tych możliwości, które ma wybitny twórca. To, co zobaczymy za chwilę, to jeden z pomysłów Konopnickiej, jak można dostać się do emocji, aby ich nie zbanalizować, nie strywializować, nie sprowadzić do jakiegoś zużytego, banalnego posługiwania się słowami, emblematami, słowami, kluczami, słowami zużytymi. To sonet poświęcony Marino Falerii. Marino Falerii był dożą weneckim w XV wieku, który spiskował z pospólstwem przeciwko szlachcie. I uznano to za zdradę też ścięto go. Tutaj mamy obraz de la Croix, który tę egzekucję przedstawia. Ścięto go w centralnym punkcie Pałacu Dożu. Dzisiaj nawet w tej chwili ten portret jego, który wśród dożów weneckich jest tam zawieszony, pozostaje zgodnie z tradycją portretem zasłoniętym. Ale co robi Konopnicka? Człowieka, który ma zginąć, oskarżony o zdradę, nie opisuje, jak to był szlachetny, bo z ludem szedł w komitywę, że nie chciał iść ręka w rękę ze szlachtą i z arystokracją, tylko zwrócił się do biednego, słabego człowieka. Tak by napisała w polskich wierszach na zamówienie społeczne. A tutaj zobaczcie. 7 dni ma Falieri w te lochy rzucony do rozmyślań o śmierci i grzechach żywota. Więc pierwszego dnia myśli o zdradzie swej żony. Chmur bije głową, klątwy na niewierną minutę. Po pierwsze, mamy dwuznaczność słowa zdrada. Tak jakby nie chciał dopuścić do siebie faktu, że to on dopuścił się zdrady wobec jakiejś swojej warstwy społecznej i próbuje to usprawiedliwić, że przecież zdradzają wszyscy jego żona. Ja bym był ogromnie ciekaw takiej interpretacji z punktu widzenia Profilera chociażby, później zrobiono. Ale ten gniew, który pojawia się w momencie bezsilności, pojawia się w więzieniu, on później, zobaczcie, każdego dnia będzie ustępował, każdego dnia będzie coraz słabszy, aż do momentu, kiedy nastąpi coś,
co niektórzy nazywają takim momentem pogodzenia się z losem, ze światem w chwili ostatecznej. Tak jakby te wszystkie napięcia opadały, jakby to wybaczenie, o którym tutaj pisze dalej Konopnicka, wybaczenie oczywiście żonie, nie sobie, powodowało, że śmierć, kiedy nadejdzie, nie będzie już karą, a będzie wybawieniem. Tak jakby ten skazany nagle wygrał ze śmiercią poprzez postawę wobec niej. Zobaczcie, jakie to złożone, skomplikowane, bez względu na to, czy będziemy tutaj próbowali dowieść, że to jest psychologicznie umotywowane w pełni, czy też nie, ale intelektualnie, jaka to znakomita, mówiąc kolokwialnie, przekładka. Jak kunsztownie wymyślony tekst. I tego niestety nie spotkacie w podstawie programowej, nad czym wasi nauczyciele pewnie również ubolewają. To pokazuje, że jeśli chcemy myśleć o poezji tak naprawdę i o Konopnickiej jako o poetce, to szukajmy jej tam, gdzie ten włoski kunszt, który jest kunsztem historycznie tam zakorzenionym, zostaje przeszczepiony do poetyckiej wrażliwości autora. Ale prócz tego, jeszcze chciałbym zwrócić wam uwagę na coś, co ja tutaj sobie też nazywam roboczo. Proszę te moje terminy traktować jako robocze, a nie jako obowiązujące. Sensualna ekwiwalencja to nic innego jak próba stworzenia takiego układu słów, abyśmy prawie że zmysłowo odczuli to, o czym pisze twórca. Kiedyś bardzo popularny, bardzo głośny był jeden z wierszy Grochowiaka, gdzie bohater liryczny mówi: a ja tu przyniosłem język ciepły winę, w ustach szumiącą, musującą ślinę. Jeżeli sobie te słowa wyobrazimy, jeśli tę szumiącą, musującą ślinę spróbujemy sobie nawet wyobrazić tak naprawdę intensywnie, to część z was będzie miała ślinotok. Tak to wygląda, jakby się to już zdarzyło. Przepraszam, nie taki miałem cel. Ale chciałem pokazać, że zanim Grochowiak w XX wieku wpadł na ten pomysł, zanim, a może to nie on wpadł na ten pomysł, ale zanim go tak świetnie zrealizował, Konopnicka tworzyła podobne ekwiwalenty, tak aby przenieść te sensualne doświadczenia na odbiorcę, aby on mógł dzięki doskonale dopasowanemu słowu, zaskakująco dobranej leksyce często i własnej wyobraźni wspomaganej tą leksyką, aby mógł odczuć to, co autorka w tym wypadku próbowała mu zasugerować. Spójrzmy na takie zestawienia, że pszczoła brzęczy i tonie. Słowo tonie nie ma przecież jakiegoś silnego związku z pszczołą, prawda? Rzadko się zdarza, abyśmy myśleli o takim owadzie w sposób związany chociażby z wodą, z cieczą, z jakimś akwenem, w którym można by tę pszczołę utopić. Tutaj oczywiście nie o wodę będzie chodzić, ale samo skojarzenie, które gdzieś tam podświadomie podchwytujemy, sprawia, że my już nie myślimy o tej pszczole jako o banalnym owadzie, który przelatuje. Nagle dostajemy impuls emocjonalny, który jeśli czytamy oczywiście uważnie i mamy tę pewną wrażliwość, też natychmiast zaczyna nam działać. Jeśli pamiętamy tę szumiącą, musującą ślinę, spójrzcie również państwo na traf rozkosznych woń.
Jak ona jest tutaj opisana? Wolbije ożywcza tęga. Rzadko mówi się o tęgim zapachu, prawda? Ta ożywczość wzmocniona tutaj słowem zupełnie niespodziewanym, ale wprowadzonym z taką pełną świadomością artystyczną, sprawia, że Konopnicka radzi sobie w ten sposób z dwiema rzeczami, z dwoma problemami. Pierwszy to oczywiście problem banału. Ta debanalizacja, która tutaj następuje, to jest rzecz konieczna dla dobrych, dla ważnych utworów. No i wreszcie zaczyna sobie radzić z czymś, co dla poezji jest niezwykle ważne, czyli z kwestią niewyrażalności. Bo ciągle istnieje pytanie, ile poeta ma nam zasugerować, a ile powiedzieć. Ile jakikolwiek artysta ma nam przekazać wprost, a na ile zainicjować w nas pewien proces, który spowoduje, że my doznamy odczuć artystycznych, a niekoniecznie będziemy tylko i wyłącznie intelektualnie analizować jego tekst. I spójrzmy na ten ostatni fragment, gdzie mowa jest o pątniku, który widział serce kwitnące i wonne na kolczastej gałęzi ze swego żywota. Zobaczcie, jakie tutaj zestawienia. Serce kwitnące i na dodatek wonne. To też zupełnie z innego obszaru semantycznego przeniesione określenia po to, by o sercu nie napisać banalnie, by nie było to czymś, co stanowi całą serię zużytych określeń. Taka Konopnicka prawdopodobnie przetrwa. Pytanie tylko, kiedy wydobędziemy ją na światło dzienne, kiedy zastąpi ją te teksty, większość tej bazy, która trafia do podstawy programowej. I gdybyśmy przyjrzeli się jeszcze jednemu na zakończenie fragmentowi sonetu, to pewna rzecz nam się wyjaśni. Bo zachwyt nad Włochami, nad Italią, nad jej kulturą, nad inspiracją, jaka wiąże się z podróżą do Włoch, zestawiony tu jest z takim niepokojącym bardzo trójwersem. Ale ja z krain idę, kiedy na dnia progu świt we łzach cały długo wyprasza się Bogu, by mu patrzeć nie kazał na stary mu świat. Zobaczcie, tak jakby powiedziała dzisiaj, pewnie zaśpiewałaby to inna Maria. Znacie pewnie Państwo tam tę słynną, taką prowokacyjną piosenkę Marii Peszek, kiedy ona śpiewa "Męczy mnie Polska, wisi mi krzyż". I tutaj powoli gdzieś kiełkuje coś podobnego. Pewnie nie jakaś niechęć do kraju, do narodu, do ludzi, ale pewne zmęczenie tym, co wiąże się z obowiązkiem patriotycznym, co przymusza do pewnego rodzaju twórczości i nie daje tego oddechu, tej swobody, nie daje zakosztować własnych umiejętności i własnego kunsztu wprowadzić w literacki obieg. Jeśli kiedyś sięgniecie po Państwo po tomik Konopnickiej, jakiś zbiorczy, to gorąco zachęcam zacząć od tych właśnie tekstów, które są mało znane, które wiążą się z podróżami, bo tam nagle otwierają się nowe perspektywy, nowe przestrzenie, nowa wrażliwość, nowa estetyka i nagle wizerunek tej Marii Konopnickiej, bardzo spłaszczony, zmaltretowany przez propagandę różnych ustrojów, nabiera rzeczywistych barw. To była ważna poetka, pozostawiła po sobie ważną poezję w
wbrew temu, co sugerował Gombrowicz, ale ta poezja ciągle w przestrzeni publicznej jest do wydobycia, jest do wyciągnięcia na światło dzienne, do czego wszystkich Państwa zachęcam. Dziękuję za uwagę. Nie wiem, kto teraz, bo wyszła organizatorka. Nie wiem, czy to był jakiś taki złośliwy żart i mam przejąć konferansjerkę w tym momencie, ale wraca. Skoro wraca, to ja już jej przekazuję mikrofon. Dziękujemy bardzo. Słuchajcie, musimy trochę zmienić kolejność. Postaramy się, oczywiście mamy trochę obsługę czasową, co się często niestety zdarza. Za chwilę będzie do Was mówić pani Aleksandra Butyńska-Walkiewicz, psycholog, która pokaże Wam zagrożenia, czy to wszystko, co ewentualnie właśnie jest w internecie, co macie, z czego korzystacie, jest wszystko w obrębie kreowania wizerunku. Tego, jak manipulujemy informacjami o sobie. Przypuszczam, że dowiecie się tego, że sami to robicie, chociaż nawet nie zdajecie sobie z tego sprawy. Zapraszam Panią. Naszą siostrą, która jest psychologiem, krótko, bo jak się okazuje, macie teraz jeść, a nie słuchać. Więc w momencie krótko chcę Wam powiedzieć o tym, jak się kreuje wizerunek w sieci. Podejrzewam, że większość tych rzeczy będziecie, nie wiem, no wiedzieć pewnie, albo być lepsi od nas, może jesteście nawet, bo na kilka lat, tylko musimy czekać na naszą prezentację. Bez obrazu z Instagramu się nie da. Wszyscy się pytali spoza Polski, jak wy się koncentrujecie, u was nie ma słowa, wy strzelacie i szelest po prostu tylko słychać. Pytam się mojej babci, która nie była potem, mojej babci, ja nic nie rozumiem, co wy mówicie, bo tam już po prostu byłam katem, ale nie chodziła ich tam, tylko żeby mówili poprawnie. Już wiedzą. Dlatego, że oni... Coś zwróciłem. Chciałabym z Wami podzielić się pewnymi naszymi wrażeniami, doświadczeniami, wiedzą psychologiczną, jeśli chodzi o tworzenie wizerunków w sieci.
jest jakby tutaj taki cudzysłów, że my nie chcemy jakby niczego, nie oceniamy, tylko mówimy o tym, jakie są trendy, jakie są mechanizmy psychologiczne, które ludzie stosują w niego bardziej świadomie, używając sieci. Wciąż się nie przewidnia. Miliard ludzi na świecie korzysta z Instagrama. Niemal 3,5-krotność populacji Polski to są tak zwane słaby internetowe. Czyli to jest 140 milionów influencerów, z czego 40 milionów z nich ma ponad milion followersów, 100 milionów ma 100 tysięcy. Czy ktoś z Was się mieści w którejś z tych grup? Tutaj mam jedną koleżankę. Szacuje się, że 60% ludzi, którzy są polubiaczami tych sław, to są konta fikcyjne, czyli tak zwane boty. W Ameryce można kupić 7,5 tysiąca botów za prawie 120 dolców, czyli całkiem niewiele. W Polsce 550 dolców kosztuje 7 tysięcy followersów. Czytałam, że 50 serduszek można kupić chyba za piątaka. Tak? Nie wiem, czy to są takie dane. Natomiast najnowszą informacją jest to, że Urząd Ochrony Konsumentów, Konkurencji Konsumentów wydał takie rekomendacje we wrześniu dotyczące pracy influencerów, dotyczące tego, w jaki sposób zamieszczać informacje o reklamach. Są one dosyć szczegółowe, dlatego że jak wiemy, są ludzie, którzy potrafią, jak nie wiem, Kim Kardashian, zdjąć pół miliona dolarów za zdjęcie w internecie jakiegoś produktu. No o to chodzi, tak, że ludzie reklamują te produkty jak swoje użytkowane na co dzień, a nie jak produkty reklamowe. Krótko o tym, czym jest wizerunek. To słowo najprościej kojarzy się mi przynajmniej z obrazem albo ze zdjęciem. Tak się kojarzy nam słowo wizerunek, czyli z postacią. Ale krótko chodzi o to, że to jest sposób, w jaki się przedstawiamy i w jaki sposób jesteśmy odbierani. Kaja powie kilka słów o tym, jak ten wizerunek, na co się składa na wizerunek. Na to wizerunek to jest sposób postrzegania nas przez innych ludzi, czyli w skrócie to, co inni ludzie o nas myślą. I na to składa się kilka czynników. To jest nasz wygląd zewnętrzny, czyli to, jak się ubieramy, jak wyglądamy. Komunikaty niewerbalne, czyli mowa ciała, nasze zachowanie, nasze gesty. Komunikaty werbalne, czyli to, jak kontrolujemy głos, ekspresja. Budowanie relacji z ludźmi, czyli to, z kim się zadajemy, jak te relacje wyglądają, jak bardzo są trwałe. Umiejętności interpersonalne, czyli to, jakby nasza kultura osobista, to, jak się zachowujemy w towarzystwie. Życiorys, co do tej pory osiągnęliśmy, czy możemy się pochwalić. Tak, czyli wizerunek nie jest tym, co sam o sobie myślisz, tylko wszystko to, jak wybierają się ludzie, co oni o tobie myślą. Jeden z takich ważnych elementów, takich mechanizmów psychologicznych, o którym można wspomnieć, mówiąc o wizerunku, jest efekt halo. Czyli efekt, który właściwie wy tego doświadczacie dzisiaj cały dzień oraz ludzie, którzy do was mówią. Dlatego, że to jest taka tendencja nasza do przypisywania cech ludziom po pierwszym wrażeniu. Czyli jeżeli my przyszłyśmy i pomyśleliście sobie, matko, ale będzie nuda, to niezależnie od tego, jak my się będziemy tu gimnastykować, to i tak wyjdziecie stąd i pomyślicie sobie, może lepsza była ta zupa niż słuchanie tych babek. A jeżeli uznaliście, o, może być ciekawie, to nawet jeżeli nam nie wyjdzie i może jednak będzie trochę nudno, to jednak wygramy, bo uznacie, że było warto nas posłuchać. Teraz kilka słów o autoprezentacji. Autoprezentacja, czyli świadome lub nieświadome komunikowanie innym własnych cech. Tym to się różni właśnie od wizerunku, że to my jakby świadomie, nie staramy się zakomunikować innym ludziom nasze cechy. To na to składa, jakby autoprezentacja ma, jakby posługujemy się różnymi taktykami. Jedną z nich. Okej, więc jedną z nich jest taktyka polegająca na tym, że porównujemy to do przedstawienia teatralnego, czyli nasze ja zewnętrzne w różnych sytuacjach różnie się zachowuje. W zależności od tego, czy jesteśmy w szkole, czy załatwiamy jakieś urzędowe sprawy, nasze zachowanie będzie inaczej wtedy wyglądało. Natomiast to ja, które stoi za kulisami, będzie chłodno analizować plusy i minusy tego, w jaki sposób się zachowujemy.
Drugą taktyką jest eksponowanie i ukrywanie, czyli to od nas zależy, które nasze cechy lub informacje o sobie chcemy jakby wyeksponować, a które wolimy ukryć, jakoś zataić. I rekompensacja. Tutaj przykładem może być to, że jesteśmy na rozmowie kwalifikacyjnej i rekruter pyta nas, czy znamy język angielski. My go nie znamy i mówimy, że nie znamy, ale mamy bardzo dużą łatwość w uczeniu się nowych języków. Czyli jakby jakieś nasze braki próbujemy zrekompensować jakąś naszą zaletą. No i słuchajcie, my jesteśmy stare i to kreowanie wizerunku, którego my doświadczałyśmy, no ja 20 lat temu, Kaja 10, to był taki klimat. Czyli ponieważ ja jestem z etapu jeszcze początkowego gadu-gadu, i nie było wtedy takiej możliwości pokazywania się w sieci, to ludzie dużo częściej, nie mówię, że teraz tak nie jest, że ludzie swoim ubiorem, tym co posiadają, gdzie słuchają muzyki, się nie pokazują. Natomiast było tylko to. Było tylko ubranie, było tylko jakieś przyporządkowanie się do różnych subkultur, czy głoszenie ludziom swojego buntu czy przynależności do pewnych chociaż stylów muzyki w ten sposób. No i chciałyśmy pokazać wam, jak skorzystanie z sieci ewoluowało, co było na początku. Nie wiem, czy jeszcze pamiętacie gadu-gadu, ktoś was pamięta? Korzystaliście? Nie, okej. Ja na przykład tak zaczynałam, że założyłam gadu-gadu i na przykład tutaj były takie podstawowe formy kreowania wizerunku, na przykład wydawanie opisu na GG. Ja na przykład pamiętam, że miałam opis, który był tytułem książki Nirwany pod ciężarem nieba. No i to się bardzo wyjątkowo ze sobą mając taki wyszukany opis. I to był jakiś sposób kreowania wizerunku, tego, że chciałam, żeby ludzie w jakiś sposób mnie odbierali. Było też na przykład czat naszego radia, tak w jakiś sposób. Później powstała nasza klasa. Mieliście naszą klasę? Nie, jeszcze nie zastanawiam. Okej, nasza klasa dawała więcej możliwości. Można było dodawać zdjęcia, można było komentować, więc ten sposób kreowania wizerunku był jeszcze bardziej szeroki. Później pojawił się Facebook. Tutaj już w ogóle można było dodawać do polubionych ulubioną muzykę, ulubione książki, filmy, więc można było jakoś kreować trochę siebie, tak jak chcieliśmy, żeby ludzie nas odbierali, co o nas żeby jakoś o nas myśleli. No i później oczywiście Instagram i TikTok. Tutaj jakby to miało na celu głównie Instagram, pokazywanie naszej codzienności w taki sposób, jaki sobie tego życzyliśmy. Tworzenie jakiegoś feedu i tworzenia pomysłu na siebie. I teraz trochę przeanalizujemy różne influencerki, które znalazłyśmy, które znalazły jakiś sposób na siebie. Tutaj mamy taką influencerkę, nazywa się ona Donsley. I widzimy, że ma bardzo spójny fit, jest on estetyczny, minimalistyczny, ona nie pokazuje swojej twarzy, więc jakby kreuje jakąś tajemnicę. I patrząc na jej fit na Instagramie, możemy pomyśleć, że jest to osoba raczej pewnie zamożna, która otacza się ładnymi przedmiotami, je fajne rzeczy, natomiast to jest tylko jakiś ułamek z jej życia, to jest to, co ona chce pokazać, ale tak naprawdę my nie wiemy, jak wygląda jej życie, jak wygląda cały jej dom, jak ona spędza dzień. Kolejną instagramerką jest Rian Meyer, może ją kojarzyć, ona jest popularna, tak? Ona miała na taki pomysł na siebie, że poza tym, że pokazuje jakąś modę, styl, kosmetyki, to pokazuje też swoje prawdziwe oblicze, czyli nie zawsze to, że ładnie wyglądamy, mamy fajne ciało. Ona na przykład wymyśliła coś takiego jak butt squeeze, czyli spina pośladki, kiedy jest na przykład w stroju kąpielowym, które wtedy nie wyglądają na super jakieś takie, nie wiem, jędrne, tylko wiecie, wtedy celulit na przykład. No i to zrobił się taki trend. Często modelki pokazują siebie w ten sposób, że robią ten butt squeeze, spinają pośladki. No i to jest jakby pokazuje to, że warto z przymrużeniem oka patrzeć na to, co widzimy na Instagramie. Jej koleżanka, Vivian Korn, która pokazuje, ma taki pomysł na swój Instagram, jakby nie wiem, bardziej jeśli chodzi o body positive, czyli pokazuje to, że nie trzeba nosić rozmiaru 32, żeby być modelką i fajnie wyglądać. I jeśli chodzi właśnie o body positive, tutaj w pewnym momencie ludzie chyba po prostu zaczęli być zmęczeni tym, co widzimy na Instagramie, to co jest nieprawdziwe. I pojawił się ten trend na pokazywanie tej sprzeczności między tym, jak jest w rzeczywistości, a jak jest na Instagramie. No i teraz słów kilka o wpadkach instagramowych i nie tylko instagramowych. Tutaj możecie zobaczyć, że na każdym zdjęciu u tej dziewczyny jest to samo niebo. Więc można się zastanowić, czy faktycznie ona podróżowała tyle, że to trochę się nie wkradł w Photoshop. Agata Koszorowska, aktorka, nie wiem, czy słyszeliście o tej aferce.
Tak, ona się dość negatywnie wypowiedziała na temat wady pozytyw, mówiąc o tym, że po co ludzie tak eksponują swoje wady, skoro lepiej pokazywać swoje walory. No i to się spotkało oczywiście z ogromnym hejtem, bo według niej influencerzy raczej powinni motywować ludzi do zmiany i do rozwoju, zamiast skupiać się na tym, co jest w nas niefajne, nieładne, nieatrakcyjne. Joanna Mor, tutaj była taka aferka, że wówczas był też szkodliwy hashtag Afganistan, który odnosił się do przykrych wydarzeń w Afganistanie, a ona wykorzystała tę nośność tego hashtagu do tego, żeby wypromować swoje zdjęcie, które, jak widzimy, nie ma nic wspólnego z Afganistanem i z trudną sytuacją. Jessica Mercedes, może słyszeliście o tych wpadce, ona była dość głośna. Ona założyła markę... Ona założyła markę Reclaim, które ubranie były dość drogie i jakby to było... one były drogie dlatego, że kciuki miały być produkowane w Polsce, ekologicznie i tak dalej, ale klientki odkryły, że ona tak naprawdę odcinała metki najtańszej marki, która tworzy t-shirty Fruit of the Loom, czyli nie miało to nic wspólnego z ekologią i z jakością tych ubrań. Jeszcze taka wpadka pokazująca to, że często influencerzy wchodzą w różne współprace, w ogóle nie zwracając uwagi na to, co to jest i czy warto to faktycznie reklamować. I tutaj mamy przykład HeyPodsów, które były jakby odpowiednikiem AirPodsów wyprodukowanych przez Apple, które są, wiemy, dość drogie. A tutaj chodziło o to, że influencerzy mówili o tym, że słuchajcie, z moim kodem możecie kupić te HeyPodsy nie za 600, a za 130 zł, a w rzeczywistości te HeyPodsy kosztują 15 zł, możemy je kupić, nie wiem, na AliExpress czy gdziekolwiek. No i to jest przykład właśnie skamu takiego internetowego. Jeśli chodzi o taką dobrą stronę tego, dlaczego warto prowadzić media społecznościowe, to jest to, że często możemy zostać zauważeni. Czyli jeżeli ktoś z Was na przykład jest fotografem, albo malujecie pięknie, albo gotujecie i chcecie się tym podzielić z innymi na Instagramie czy na TikToku, to fajnie mieć na to jakiś pomysł, zrobić to w jakiś estetyczny sposób, bo może być tak, że ktoś nas przez to dostrzeże, zaproponuje jakąś fajną współpracę, ale jest też druga strona tego, że musimy pamiętać o tym, że wszystko, co robimy w internecie, jak prowadzimy nasze media społecznościowe, w jaki sposób jesteśmy aktywni, jak komentujemy, to wszystko może mieć wpływ na naszą przyszłą pracę. Już niedługo będziecie w takiej sytuacji, kiedy na przykład będziecie zakładać swój konta na LinkedIn, licząc, że ktoś Was zauważy. I potencjalny pracodawca może chcieć Was obczaić sobie na Waszych mediach społecznościowych i to, co tam zobaczy, co zamieszczacie, co piszecie, może mieć wpływ na to, jakie wrażenie zrobicie na tym pracodawcy. Można też cały czas oszukiwać. Nie wiem, czy znacie ten film Podróbki Sławy. Jest to film dokumentalny z HBO, pokazujący o tym, jak można stworzyć influencerów. Trzy postaci, trzy osoby znikąd tak naprawdę. Zwykli Amerykanie, którzy zostali zachęceni tego, żeby w tym filmie zagrać. Pomalowano ich, stworzono, zakupiono im odpowiednią ilość botów, zrobiono odpowiednie zdjęcia, jak widać. I sprawdzano, kto z nich wygeneruje dużą liczbę followersów. No wygrała ta dziewczyna, tak? Ona przez to, że miała bardzo dobre zdjęcia, miała dobry sztab ludzi, którzy ją wspierali, doszła do tego, że miała chałupę zawaloną różnego rodzaju produktami. Kolejnym przykładem idealnie wykreowanego wizerunku jest ten oto pan, o którym film też zrobił Netflix. Pan na tyle skutecznie tworzył wizerunek, że stał się bardzo majętnym człowiekiem. Natomiast dlaczego? Dlatego, że ktoś mu też wierzył. Ktoś ten wizerunek kupił. Mówię tutaj o tych paniach, które oddawały mu swoje pieniądze i brały kredyty na kolejne panie, którym on fundował życie. To jest ciekawa też postać, ponieważ ten pan, duży, jest ochroniarzem tego pana z poprzedniego zdjęcia i on się obraził na Netflix do tego stopnia, że wytoczył Netflixowi proces, żądając 3 milionów euro, ponieważ stwierdził, że naruszyli jego dobre imię, używając jego, w jakiejś scenie było zdjęcie biletu lotniczego, więc wszyscy możemy zobaczyć, jak on się nazywa. Więc wytoczył proces, media komunikują się z nim przez panią mecenas. Natomiast co ciekawe,
na Instagramie ma napisane, że był byłym ochroniarzem oszusta z Tindera, czyli on na tej sławie z tego serialu po prostu no, leci, tak, trzyma się tego, co przynosi mu zysk. Kilka słów o mechanizmach psychologicznych. Nie mogą się powstrzymać, żeby o pani Konopnickiej dwa słowa powiedzieć, chociaż podejrzewam, że o Konopnickiej wiecie po dzisiejszym dniu dużo więcej niż my na pewno. Natomiast miałam takie przemyślenie, że kiedyś, albo może chodzi też o rodzaj zawodu tutaj, jeśli chodzi o bycie pisarzem na przykład, ale myślę, że kiedyś, kiedy nie było też tej nośności, takiej nośności internetowej, ludzie byli, mówili o sobie skąpo. Do tego stopnia, że na przykład trudno zdobyć różne informacje o na przykład o pani Konopnickiej, która dbała o to, żeby ten swój wizerunek chronić. Tak? Nie mamy często listów, nie mamy różnych materiałów o niej, chroniła dane o swojej, czy pewne fakty o swojej rodzinie. Natomiast w dzisiejszych czasach człowiek może stać się sławny chociażby przez to, że nagra filmik, kiedy reklamuje coś siedząc na toalecie i staje się to na przykład wiralem. I w tym momencie człowiek nie mający nic do powiedzenia staje się kimś popularnym. Kolejnym mechanizmem jest FOMO. FOMO, czyli fear of missing out, myślę, że może nawet część z nas się z tym boryka, ponieważ to jest taki lęk przed tym, że coś nas ominie. Więc cały czas sprawdzamy telefon, sprawdzamy Instagrama, TikToka, czy coś tam się ciekawego dzieje, bo boimy się, że nas to ominie. Kolejnym taką negatywnym czynnikiem, jakby wpływem na mediów społecznościowych na nas, to są skłócone relacje. Zrobimy krótki eksperyment, bardzo krótki. Jakbyście mogli spojrzeć na osobę, którą siedzicie z boku, jeżeli was jest trójkę, no to jakoś tam spójrzcie na siebie, tak żeby dwie osoby na siebie patrzyły. Osoba z krótszymi włosami zakrywa usta na chwilę, a osoba z dłuższymi włosami, bardzo proszę, żeby tej osobie z zakrytymi ustami w ciągu 15 sekund starała się powiedzieć najwięcej komplementów dotyczących wyglądu zewnętrznego, cech, umiejętności, start. Dobra, zmiana. Teraz druga osoba zakrywa usta, ta, która mówiła. I start. Stop. Okej. No i co powiedzieć, czy to jest miło dostać taki komplement dla kogoś? No pewnie. Pomyślcie o tym, zobaczcie, odczuwamy, to jest zaraz bardzo miłe, kiedy dostajemy od kogoś komplement, jak wygrała w tym życiu. A jak dostaniemy 3 lajki pod zdjęcie, to traktujemy to jako porażkę. To jest zawód, że tylko 3 lajki, jak to możliwe. Zwłaszcza kiedy na zdjęciu jesteśmy my, kiedy chcemy się pokazać i tych reakcji jest zbyt mało, to uważamy, że coś jest z nami często nie tak. Stracenie spontaniczności relacji na żywo. Zobaczcie, jak łatwo jest nagrać rzeczywistość. Wystarczy, że nałożymy odpowiedni filtr, albo wstawimy zdjęcie, które ma niby pokazywać, że nie wiem, dzisiaj jesteśmy na jakiejś wycieczce, w rzeczywistości zdjęcie zostało zrobione 2 tygodnie temu. I tutaj jest przykład Make Life Easier, czyli Kasi Tusk, która zrobiła zdjęcie, które ma imitować taki beztroski poranek rodzinny. Ale internauci dostrzegli, że tam jest z tyłu zegarek, który pokazuje południową godzinę. I to może pokazywać, że właśnie to jest takie kreowanie trochę swojego świata, kreowanie swojego wizerunku tak, jak my chcemy, żeby to wyglądało w sieci. W ogóle no, ja tak myślę osobiście, że to jest osoba, która jest mistrzynią robienia tych luźnych i adekwatnych i spontanicznych zdjęć. Moim kolejnym ulubionym, nie włączyłyśmy go tutaj, to jest zdjęcie Kasi tu w białej sukni. W białej sukni jest mama i w białej sukni są jej dzieci na plaży w Sopocie. Wszyscy są czyści i jedzą lunch. Porównywanie się i stany depresyjne. Zobaczcie, jak łatwo porównujemy się do wizerunku ludzi w mediach społecznościowych i jak liczymy na ich opinię o nas i budujemy własną samoocenę na tym, co jak nas ktoś komentuje, czy daje nam lajka. Coraz mniejsze znaczenie mają dla nas opinie ludzi, którzy są nam bliscy, czy nas otaczają. I to prowadzi do frustracji, że nigdy nie będziemy tak wyglądać, nie będziemy wieść takiego życia. No a to w wielu przypadkach prowadzi do stanów depresyjnych, czy nawet myśli samobójczych. Co się dzieje, kiedy używamy mediów społecznościowych?
Dopamina to jest taki neuroprzekaźnik, który wydziela się w naszym mózgu w różnych przyjemnych sytuacjach. Wtedy, kiedy się zakochujemy, wtedy, kiedy spotykamy się z ludźmi, których lubimy. To są te tak zwane motylki w brzuchu. Wtedy, kiedy gramy w gry komputerowe i wtedy, kiedy używamy mediów społecznościowych. Ważnym elementem jest tutaj to, że jest ten element zaskoczenia. Zobaczcie, co nam mówi o powiadomieniach. To jest pewien specyficzny, dobry, miły dla ucha dźwięk. To jest światło. To jest światło w telefonie, które się pojawia. I w tym momencie wydziela się dopamina. Nasz mózg, nasz organizm bardzo łatwo uzależnia się od dosyć wysokiego poziomu dopaminy. Czyli w momencie, kiedy często używamy tych mediów społecznościowych, przestajemy mieć ochotę na mniej. Czyli jednym słowem prowadzi to do uzależnienia. Ten cytat na górze to też taka krótka nawiązka do Konopnickiej, ponieważ wyczytałam, że to jest fragment recenzji pana Sienkiewicza na temat jej wiersza Przygrywka. Mam nadzieję, że mówię dobrze i albo sprostuje ktoś, kto się zna lepiej. Ale chodzi mi o to, że jeszcze ja jestem z takich czasów, że przychodziły do mnie listy. I list, SMS nawet, to było coś takiego, co powodowało wyrzut tej dopaminy, a co dopiero recenzja napisana w gazecie, którą mogła odczytać za jakiś czas, która zresztą doprowadziła ponoć do tych zmian w jej życiu, ale zobaczcie, z jaką częstotliwością to spotyka nas teraz. Cały czas nasz organizm, nasz mózg jest w trybie pobudzenia. Nasz organizm działa trochę tak, jak w sytuacji walki i ucieczki. Czyli mamy wysoki poziom adrenaliny, wysoki poziom hormonów stresu i to prowadzi po prostu do takich mechanizmów, które można nazwać uzależnieniem, czego skutkiem są na przykład problemy z koncentracją i ze snem, ponieważ organizm każde powiadomienie, które dostaniemy, traktuje jak atak i wtedy wydziela się kortyzol, no i to obciąża nasz układ nerwowy. Ważnym elementem tego, jak radzimy sobie z korzystaniem i jak jesteśmy użytkownikami, ma umiejscowienie kontroli. Chciałabym zaproponować Wam taki też krótki sprawdzian, gdzie to Wasze poczucie kontroli jest, a z tym poczuciem kontroli, czyli z tym, co uważacie, że odpowiada za Wasze porażki i sukcesy, czy czynniki zewnętrzne, czy Wy sami, ma też związek z tym, jak się oceniacie, czy jaką macie samoocenę. I bardzo Was proszę, żebyście sobie na prawej ręce mieli literki A, na lewej literki B, i spróbowali odpowiedzieć sobie na takie pytanie. Zdana matura zależy od A. mojej ciężkiej pracy i zaangażowania, czy B. praca owszem, ale przede wszystkim potrzeba szczęścia. Drugie pytanie. Jechałeś rowerem, miałeś kolizję, co myślisz? Mogłam bardziej być uważna i jechać wolniej, czy znowu miałam pecha? Czy aktywność fizyczna A. jest konieczna, bo wpływa na zdrowie i samopoczucie, czy B. jest potrzebna, ale jest też wiele innych czynników, na które ja nie mam osobiście wpływu? Widzisz nowe zdjęcie blogerki na obserwowanym portfelu z zagranicznych wakacji i co sobie myślisz? Ale fajnie, ciekawe, gdzie, za ile była, może ja też kiedyś pojadę? Czy raczej nigdy nie pojadę, nigdy taka nie będę, jest mi źle, idę mi po batona. No i zobaczcie, których odpowiedzi macie więcej. Jeżeli więcej macie odpowiedzi A, to możecie myśleć raczej o sobie jako o ludziach wewnątrzsterownych, czyli ludziach, którzy i sukces, i porażkę przypisują sobie, którzy są odpowiedzialni za swoje decyzje. Ludzie zewnątrzsterowni to są bardziej ludzie, którzy są konformistyczni, którzy przypisują pechowi, szczęściu lub innym ludziom swoje sukcesy i porażki. To samo ma się z samooceną, czyli czy jestem zależna od tych lajków, czy jestem zależna od tego, co widzę na instagramowych profilach obserwowanych przez siebie ludzi. Czy robi mi to... wpływa na moją tożsamość, poczucie własnej wartości, czy nie? Teraz jak sobie radzić z tym szkodliwym wpływem mediów społecznościowych na nas? Wydaje się to bardzo trudne, ale naprawdę warto obserwować osoby, które wpędzają w nas niską samoocenę, do których się stale porównujemy, a zamiast tego raczej polajkować konta, obserwować konta, które jakąś realną wartość do naszego życia wprowadzają, jakąś fajną wiedzę, nie wiem, jakoś nas inspirują. Tak, to jest. Ponieważ myślę, że jakby tak z ręką na sercu pomyśleć o tym, jak używacie mediów społecznościowych, telefonu, to myślę, że można mówić o jakichś znamionach uzależnienia. I to wygląda trochę tak, że z uzależnieniem jest tak, że wyobraźcie sobie, że zakładacie gadki i spodnie idziecie biegać. I codziennie biegacie sobie tą samą ścieżką po lesie. Ona jest wręcz wydeptana. Robicie przerwę, bo była kontuzja kolana.
Wracacie po 2 miesiącach do tego samego lasu, na podobne ścieżki. Biegacie sobie inaczej, ale po 2 tygodniach na bank biegniecie na tą samą ścieżkę. Mózg pamięta. I zobaczcie, jakie to jest trudne, ponieważ od czego się ludzie uzależniają? Od alkoholu, od fajek, od jedzenia, od komputera, od komórki. Dlaczego to jest tak trudne? To wszystko mamy przy sobie. Najgorzej jest myślę z jedzeniem, bo jedzenie, czy się ma problem z tym, że się je za dużo, czy za mało, ono cały czas jest. Komórka jest cały czas. Dlatego rada wychodzenia na spacer bez telefonu jest po prostu głupia, bo ona jest za duża. Tutaj chodzi o to, żeby zmniejszyć sobie cele. I można instalować Facebooka, owszem, ale można też na przykład iść na spacer z telefonem, ale schować go do najgłębszej kieszeni w plecaku i spróbować, czy wytrzymam 15 minut bez. Można wyłączyć powiadomienie na przykład. Krzywa mina. Ale można wyłączyć powiadomienie i spróbować zaglądać tam co jakiś czas. Można powiedzieć sobie, nie będę korzystać z telefonu 2 dni, tylko może próbuję nie brać go do toalety. No słuchajcie, no więc taki oto ogólnik na koniec. Nie mamy na to czasu, chyba że macie karteczkę. Nie macie karteczki przy sobie. Więc macie karteczkę? To ostatnia rzecz, jakbyście mogli na skrawku karteczki, takim malutkim, narysować któryś z tych owoców, które się domyślacie, oznacza, czy cokolwiek z tego, jeżeli nie było dla was czymś nowym, to chociaż było ciekawym i to pół godziny nie było świeconym czasem w waszym życiu. Albo to oznacza, że się bardzo cieszycie, że tu jesteście dzisiaj. Jabłko, no moglibyście być gdzieś indziej, a nie było tragedii. Truskawka oznacza, że to było najgorsze pół godziny w waszym tygodniu. Nie, no malutki takie, szkoda papieru. Nie, ja bym poprosiła o ocenę naszego spotkania, bo my się bardzo denerwowałyśmy, że do młodych ludzi będziemy mówić, o rzeczach, które się znają lepiej od nas, więc ja wam poprosiła o ocenę tego pół godziny i dziękujemy wam bardzo. Te karteczki za chwilę pozbieramy, natomiast słuchajcie, to, że się zmieniła kolejność, to się nawet dobrze złożyło. Dlatego, że teraz jakby widzicie coś, co jest wam bardzo bliskie, z czego ja połowy nie zrozumiałam w ogóle, szczególnie tego dotyczącego influencerów. Natomiast teraz spróbujemy zapytać, jak się szuka informacji na temat takiej osoby, kiedy nie ma się dostępu do mediów społecznościowych, tak? Jak w takim układzie opisać Marię Konopnicką, która ten wizerunek kreowała, a jednocześnie nie mamy dostępu do jej kont społecznościowych. Nie możemy podejrzeć, co jadła na obiad albo gdzie była na wakacje, prawda? Zapraszam Anetę Kolańczyk, która jest autorką... Nie, spokojnie narysują, bo to tak nie ma sensu. No tak, ale oddam ci głos, bo ja... No ale to ja tak się nie przebiję. Jak wam idzie to rysowanie? Szkoda, że nie pomyśleliśmy, można było cały tak ocenić, ale to może potem jeszcze wykorzystamy ten pomysł. To bardzo dziękuję. Spróbujemy. Nie, ale to dotyczy waszego spotkania, to jak chcecie, to zbierajcie, ale sobie potem najwyżej zrobimy jeszcze raz, jeżeli możemy kupić ten pomysł. I co, wszyscy już? Słuchajcie, to teraz spróbujemy wrócić do bohaterki naszego spotkania. Czyli do Marii Konopnickiej, która, tak jak mówię, nie możemy sięgnąć do jej mediów społecznościowych. I poprosimy panią Anetę Kolańczyk, która jest autorką najnowszej książki Konopnickiej, chociaż fizycznie chyba jeszcze jej nie ma, prawda? Natomiast jakby musiała się zmierzyć właśnie z poszukiwaniem i analizowaniem, ale też weryfikowaniem tych materiałów, które o tej Konopnickiej zgromadziła. I zapytamy, czy da się czegoś dowiedzieć jeszcze nowego, albo czy da się odkryć, jaka była Maria Konopnicka. Dzień dobry, słuchajcie, moi drodzy, ja się postaram to zrobić w telegraficznym skrócie, dlatego że jesteście zmęczeni i widzę, że chcielibyście już sobie zrobić przerwę. A temat, o jakim będę mówić, no, jest mniej interesujący na pewno niż to, co było przede mną. Także mam świadomość, że będzie mi bardzo trudno wbić się w waszą uwagę. Niemniej jednak chcę powiedzieć coś, co wydaje mi się ważne. Ale zanim to powiem, najpierw pokażę, z czym się mierzę. Dlatego, że książka to jest bardzo duże słowo. Tak naprawdę to jest książeczka, to jest takie maleństwo. Wzięłam tylko 4 przykłady.
to maleństwo jest jeszcze oczywiście bardzo bogato ilustrowane. Mam mnóstwo zdjęć, nie tylko treść, więc samej treści jest niewiele. To jest zamysł, który od bardzo wielu lat prowadzi Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. I to jest seria, która nazywa się Kaliszanie. W tej serii są osoby, które w jakikolwiek sposób są związane z Kaliszem. Albo poprzez fakt, że się tam urodziły, albo poprzez fakt, tak jak Maria Konopnicka, że przyjechały do tego miasta i były w nim przez jakiś czas obecne. Albo też mieszkały od urodzenia do śmierci, bo i takie osoby wśród tej serii są. Ja jestem autorką już jednej książki poświęconej Adamowi Asnychowi i teraz właśnie dostałam propozycję w ubiegłym roku już, pod koniec ubiegłego roku, kiedy było wiadomo już mniej więcej, że przymierzamy się do tego, żeby rok 2022 był rokiem Marii Konopnickiej. Ponieważ Maria Konopnicka Kaliszanką nie była, jak już wiecie, ona się urodziła w Suwałkach, do Kalisza przyjechała jako dziecko i była tam aż do 20 roku życia, czyli do momentu, kiedy wyszła za mąż za Jarosława Konopnickiego, ale był to taki czas, który był też naznaczony taką, no właściwie można powiedzieć, osobistą tragedią, ponieważ została osierocona przez matkę w wieku lat 12. No i to jest taka pierwsza jakby informacja o Marii Konopnickiej, która już do nas przychodzi, że ona już jako dorosła osoba, w momencie kiedy pisze taki list właściwie o sobie do hrabiego Antoniego Wodzińskiego, pisze tam takie zdanie: mało pamiętam matkę. I to zdanie dziwne niejako, dlatego że wiemy o Marii Konopnickiej, że pamięć miała fenomenalną, że potrafiła zapamiętywać detale, szczegóły, że potrafiła odtworzyć na przykład swoją, nie wiem, nianię, opiekunkę Anusię z okresu suwalskiego, czyli z czasu, kiedy była dużo mniejszą dzieckiem, maleńkim dzieckiem, a w momencie, kiedy umiera scholastyka Sturskich-Wasiłowska, Maria ma lat 12, czyli to nie jest już dziecko małe, tylko dziewczynka, która na pewno pamięta bardzo dużo. Skąd wobec tego takie zdanie i skąd później właściwie brak wzmianek o matce, na przykład w listach? I tutaj na to pytanie nie odpowiem, zresztą jak na wiele pytań, które gdzieś tam po drodze się nasuwają przy zbieraniu materiałów, ale hipoteza jest pewnie taka, o której już wcześniej przede mną powiedziała badaczka dziejów Kalisza Halina Sutarzewicz, że prawdopodobnie wynikało to stąd, że scholastyka Turskich-Wasiłowska była zajęta po prostu rodzeniem i opieką, wychowywaniem młodszego rodzeństwa Marii. Maria była drugim dzieckiem, czyli była jedną ze starszych. Najstarsza była Wanda, tak, Maria była druga. W związku z czym matka nie mogła pewnie poświęcać jej tyle uwagi, ile być może tego oczekiwała. Z ojcem miała relacje lepsze, ale one też nie były bardzo mocno zażyłe, aczkolwiek ojca kochała bardzo, ponieważ ojciec ożenił się ponownie i miał jeszcze z tą drugą żoną też dzieci. I to jest jakby taka pierwsza sprawa, o której chcę powiedzieć, że z tym kreowaniem wizerunku Marii Konopnickiej rzeczywiście jest to prawda. Bardzo wiele rzeczy ona sama pozacierała, bardzo wiele śladów poprzez na przykład palenie listów, ale wiemy o niej w gruncie rzeczy bardzo dużo, bo zostało tych listów sporo. Te listy są zebrane w takie dość opasłe tomy. W tej chwili mamy listy do stryja Ignacego Wasiłowskiego, mamy listy do dzieci, no i mamy bardzo bogatą, czterotomową korespondencję do różnych adresatów, w tym między innymi do przyjaciółki swojej, czyli Elizy Orzeszkowej. Wciąż jednak, pomimo informacji bardzo wielu, mamy bardzo wiele wątpliwości co do tego, jaką osobą ta Maria Konopnicka była. I na przykład pojawiają się też bardzo różne opinie o niej. Gdzieś po drodze, jeszcze za życia, trafiamy na przykład na takie określenia jak niewiasta mocno kochliwa, jak mężczyźniara, jak na przykład rozwydrzona bezbożnica, jak na przykład najlepsza z matek, tak o niej mówi syn Jan.
W związku z czym oczywiście mamy całe mnóstwo określeń różnych, sprzecznych bardzo często ze sobą także. No i teraz tak, z tą mężczyźniarą, może zacznę od tej mężczyźniary, przypisywano jej romanse bardzo różne i rozliczne. Od początku, bo już w Bronowie, kiedy pojawia się guwerner jej dzieci, Konstanty Krynicki, zaczynają się plotki. Bo później na przykład Maksymilian Kumplowicz, młodszy od niej bardzo dużo, zakochuje się w niej i popełnia samobójstwo w Wiedniu. Bo ileś tam tych skandali oczywiście jest. One rzeczywiście się dzieją. To nie jest tak, że ich nie ma. Natomiast jeżeli popatrzy się na to z drugiej strony i na przykład przeczyta się list, który pisze Maria Dulębianka, przyjaciółka wieloletnia Marii Konopnickiej do córki Laury, tłumacząc to wydarzenie, które się stało, czyli to samobójstwo Maksymiliana Gunkowicza, widzimy z tego listu, że właściwie Maria nie dała temu młodemu człowiekowi żadnego powodu do tego, żeby on mógł myśleć o tym, że będzie z tego coś więcej. Więc zawsze patrzymy na tę Marię w taki sposób, że mamy jakby takie dwa różne obrazy. I to powoduje, że pewnie bardzo wiele biografii, bo przecież o Marii napisano bardzo dużo, już do tej pory ukazało się mnóstwo przecież publikacji od momentu, kiedy zmarła, właściwie do teraz, bo wiemy, że Magdalena Grzebałkowska pisze w tej chwili kolejną książkę o Marii Konopnickiej, więc ona żyje cały czas i budzi zainteresowanie, ale myślę sobie, że ponad to, co już mamy, pewnie nic więcej się znaleźć nie uda. Dlatego tutaj, kiedy pytasz mnie, czy prosiłaś, żeby powiedziała, jak się zbiera materiały, to mogę powiedzieć właściwie tylko tyle, że przeczytałam bardzo dużo z tych rzeczy, które o Marii Konopnickiej zostały napisane, od tych wczesnych, poprzez tą najbardziej jakby znaną, czy taką najbardziej opasłą, że tak powiem, biografię Marii Szypowskiej, Konopnicka, jakiej nie znamy. No i oczywiście bardzo szybko je odrzuciłam, to znaczy nie chciałam do nich w ogóle zaglądać. Doszłam do wniosku, że na potrzeby takiej książeczki, jaka jest, jaką będzie, ta, która w grudniu ma się ukazać nakładem Kaleńskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, uczciwiej będzie, jeśli skoncentruję się tylko i wyłącznie na listach. I po prostu spróbuję odczytać tę Marię Konopnicką tak, jak ją widzę, najbardziej uczciwie w stosunku do niej samej, no w oparciu o tym, co sama o sobie pisze. Listy są bardzo różne, dlatego że w listach do stryja Ignacego Wasiłowskiego jest bardziej wylewna, w sensie takim, że traktuje go jako powiernika, jako przyjaciela. Mówi o tym, co przeżywa, co ją boli. Opisuje swoje stany ducha. W listach do dzieci bardziej koncentruje się na ich potrzebach, na ich troskach, na różnego rodzaju dylematach. Natomiast jeśli już pisze o sobie, to najczęściej ma to związek z miejscami, w których bywa, z tym, co zwiedza, ogląda, dzieli się po prostu wrażeniami z podróży. A wiecie również, że podróżowała bardzo długo, bo ponad 20 lat była przecież w tułaczym życiu, tak, podróży po Europie. Ale jeszcze chciałabym zwrócić uwagę na jeden aspekt, a mianowicie na tą frazę najlepsza z matek. Z jednej strony właśnie taka fraza wychodzi z ust Jana, natomiast mamy też artykuł w necie, który będziecie sobie mogli przeczytać. Matkę, jakiej nie chciałbyś mieć. I to też jest artykuł o Marii Konopnickiej. Dotyczy on jej związku z córką Heleną. I teraz tak, ta matka, Maria Konopnicka jako matka, to też jest bardzo złożony wizerunek. Wszystko zależy od tego, które dziecko mogłoby coś na jej temat powiedzieć. Mamy na pewno tę trójkę dzieci, z którą, tak mi się wydaje, Konopnicka ma po prostu lepszy kontakt. Być może dlatego, że to są takie dzieci, które są do niej podobne. Mają podobne usposobienie. To jest Zofia, to jest Jan i to jest Tadeusz, ten najstarszy, najwcześniej zmarły, ukochany syn, znaczy bardzo, bardzo młodo zmarły. I to są dzieci, które no, mogą zresztą w jakimś tam stopniu oczywiście najbardziej
przysparzają matce o najmniej problemów, czy najmniej kłopotów. Chociaż Tadeusz jest słabego zdrowia, chociaż bardzo często ma różnego rodzaju wypadki w pracy, bo gdzieś tam spada na przykład z wysokości, bo ona cały czas się o niego martwi. I zostaje jeszcze ta trójka. Stanisław, Laura i Helena. Helenę zostawię na koniec. Stanisław wydaje mi się znowu, że jest bardzo podobny do męża Marii Konopnickiej, do Jarosława. Dlatego chyba, albo z tego powodu, między innymi Maria ma do niego trochę mniej serca, ale również Stanisław to jest taka trochę fajtłapa. On się nigdy nie ożenił, on na przykład nie przyjechał na jubileusz matki w 1902 roku, bo nie miał się w co ubrać, bo nie miał garnituru. Więc to są takie historie właśnie, które no, pokazują, że ten Stanisław taki jakby trochę mniej, znaczy dziecko może takiej specjalnej troski. Laura, która jest charakterem wojowniczym, to znaczy ona się niechętnie podporządkowuje. Oczywiście kończy tę szkołę dla dziewcząt i ma być nauczycielką, ale nie czuje się w tej roli, bo wychodzi za mąż, ale ma odwagę powiedzieć, nie będę w tym związku, bo pomimo tego, że matka pisze listy do wszystkich znaczących dyrektorów, znaczących teatrów w Polsce, żeby nie zatrudniali Laury, Laura zostaje aktorką i jest aktorką docenioną. No i pozostaje Helena, która jest dzieckiem no, chorym. Jest to oczywiście tak, w tej diagnozie, którą czytamy, tam mamy histeryczka i kleptomanka. Cokolwiek to oznacza, znaczy ja bym bardzo chętnie chciała porozmawiać z lekarzem psychiatrą, znaczy byłabym bardzo szczęśliwa, gdyby tu na sali był lekarz psychiatra i spróbował nam zdiagnozować Helenę na podstawie tego, co o niej wiemy. A wiemy w gruncie rzeczy sporo. Nie wiem, też bym chciała, żeby ktoś mi odpowiedział na to pytanie, na przykład co stanęło, albo co było powodem tego, że relacja Heleny i Marii była taka, jaka była. Że Helena robiła jej z premedytacją bardzo mocno na złość i były to naprawdę bardzo niefajne żarty, bo cały czas Konopnicka albo była gdzieś tam właśnie na pierwszych stronach gazet, albo musiała się tłumaczyć na przykład, albo komuś coś ukradła Helena, tak? Pieniądze, nie wiem, rzeczy. Ona no miała z Heleną bardzo duży problem i głównie z powodu Heleny opuściła kraj, uciekła po prostu. Natomiast gdzie i kiedy Helena zaczęła zdradzać symptomy choroby? Czy Maria tego nie zauważyła, czy to przeoczyła, czy nie chciała tego zauważyć? Czy po prostu uznała Helenę za dziecko, nie wiem, trudne, inne, krąbne? Czy na przykład wolała Helenę wysłać do ojca, żeby właśnie tam była i tam może on niech się z nią męczy? Nie wiem, to są wszystko moje hipotezy. Na to pytanie nie odpowiem, nikt pewnie nie odpowie. Dlatego, że pewnie gdyby zachowały się dzienniki Heleny, które wiemy, że pisała, wiemy z listów Marii, gdyby pokazała ta Helena matkę tak, jak ona ją widziała, jak ją odbierała, być może ten obraz tej relacji wzajemnej byłby pełniejszy. Tak wiemy tylko z jednej strony, z listów Marii, głównie do Jarosława, żeby coś zrobił z tą Heleną. Wiemy również, że właściwie z całego rodzeństwa najwięcej troski, najwięcej serca okazał Helenie brat Jan. To on zadbał o to, żeby no, umieścić ją później już na koniec w tym zakładzie, w którym prawdopodobnie umarła. My tego też nie wiemy, bo nie ma żadnych śladów. Nie mamy również wiedzy, chyba że gdzieś tam, jeszcze gdzieś po drodze coś się znajdzie. Wiemy, że Helena urodziła nieślubne dziecko, natomiast nie znamy płci tego dziecka. Maria Konopnicka w listach zawsze mówi o nim to dziecko, w związku z czym nie wiemy, czy to był chłopiec, czy dziewczynka, nie wiemy też w jakich okolicznościach to dziecko zmarło, no bo pewnie zakładam, że tak się stało. Także tutaj takie bardzo różne spojrzenia na tę osobę i Maria Konopnicka w ogóle, jeśli chodzi o postać,
całą w sobie, pominąwszy aspekt, ten aspekt pisarski, bo ona pisarką była bez wątpienia bardzo dobrą, to znaczy tak, jeżeli nie pisała, bo ona sama o tym mówi, ona w listach też pisze, że chciałaby wreszcie przestać pisać te wiersze na łokcie. Ma świadomość, że będzie znana z tego, co pisała na zamówienie, co pisała dla pieniędzy, że te wiersze, które dla niej były ważne, które sama czuła, że są dobre, gdzieś tam pewnie przepadną. Ale pominąwszy jakby ten aspekt jej twórczego życia, to przede wszystkim chciałabym, żebyście też zostawili sobie taki obraz Konopnickiej jako kobiety w gruncie rzeczy głęboko nieszczęśliwej. Dlatego, że ona borykała się przez całe swoje życie, przede wszystkim z biedą, z ogromnymi problemami finansowymi, z tym, że bez przerwy musiała wyszarpywać te pieniądze po to, żeby na przykład zapłacić kolejne wynajęte mieszkanie w różnych miejscach, że te mieszkania, jakie wynajmowała, były najczęściej bardzo złej jakości, to były bardzo często obskurne nory, że na przykład, bo o tym też piszemy w listach, święta wielkanocne w Suchej Beskidzkiej spędza sama ze szklanką herbaty i suchymi bułkami z żywca, jak pisze, relacjonuje w liście, ale rekompensuje to sobie wycieczką w Tatry, prowadzona przez Macieja Sieczkę, tego znanego przewodnika tatrzańskiego, bo poznaje Sawałę, czyli tego gawędziarza tatrzańskiego, który jej opowiada różne historie. I to jest dla niej ważniejsze na przykład niż głód chociażby, że Maria Konopnicka umiera z poczuciem klęski właściwie, że ona ma świadomość, że swoje życie, nie chcę powiedzieć przegrała, ale umiera jako osoba z poczuciem takim, że nie zostanie zapamiętana tak, jak chciałaby być zapamiętana. Że w momencie, w którym Konopnicka, tak jak pisze, nie, do tego fragmentu to się odniosę. Jeden tylko, miałam przeczytać wam kilka, ale ten jeden, że tak jak na przykład środowiska kościelne, tak, uważają ją za opętaną w pewnym momencie i taki artykuł się ukazuje. Konopnicka na przykład pisze takie dwa teksty, to są listy. I teraz z tymi tekstami chyba was zostawię, dlatego że one tak bardzo ładnie mówią. Gdyby jeszcze ludzie umieli dostosować się trochę do przyrody, gdyby umieli być po prostu głębsi, rzadko kto umie w pełni korzystać z piękna, które Bóg przed nim stawia i na które mu patrzeć pozwala. Tysiące trosk drobnych go zaprząta, pobudzenia, próżności, egoizmu, małostek różnych moc nad nim mają, a on tych skarbów piękna, spokoju i skupienia ducha nie wynosi prawie. To jest jedno. I drugie, ludzie zawsze będą szli ku źródłom prawdy i będą zawsze odrywali się od małości życia, póki przed nim będzie stała otworem wielkość przyrody, samotność i prostota. To są takie dwa cytaty, oczywiście wyrwane z listu, które bardzo pięknie charakteryzują postawę Marii Konopnickiej wobec życia. Ona była w gruncie rzeczy głęboko franciszkańska. Nie taka właśnie, ona była pobożna, to znaczy tak, ta rozwyczona bezbożnica to jest oczywiście wynik tego, co pisała i jak pisała. To, że buntowała się przeciwko hierarchii Kościoła, do w ogóle Kościoła jako instytucji. To, że stała w opozycji właśnie do tego Kościoła, to nie znaczy, że ona nie szukała Boga w całym dziele stworzenia. I to, co jeszcze jest bardzo ważne, i to będzie mój ostatni akord, tylko po prostu muszę ten znaleźć, była tutaj przywołana przez pana Piotra Tomasza Gruchota, przepraszam, była przywołana, był fragment Dąbrowicza. Ja sobie pozwolę na Lechonia, tylko też z dzienników, tylko że muszę je znaleźć. Za chwileczkę przeczytam wam, na koniec wam przeczytam, co pisał o Konopnickiej Lechoń i jak ją widział. Lechoń pisze tak, w trzecim tomie dzienników odnajdujemy taki zapis.
Konopnicka była chyba największą w naszej literaturze ofiarą, zarówno biedy, która kazała jej zarabiać pisaniem patriotycznych szlagierów, jak i też polskiego losu, który kazał poetom harować za polityków, księży i za wojsko. Mówię, że była ofiarą, bo była zmarnowanym talentem na miarę Czechowa w noweli i mogła być w wierszach poetką, gdyby nie musiała udawać wciąż wieszczki, hetmanki, pouczać, zagrzewać i krzepić. Znalazłem dziś w jej tomie wiersz Ty gwiazdo, wstrząsający świadomością, że zmarnowała w służbie narodowej siebie, że złamała ją praca na chleb. Takich rzeczy nie mówiło się wtedy łatwo. Fason kazał cierpieć i milczeć. Tym bardziej zadziwiające jest to wyznanie świetnej pisarki, która gdyby nie polski los, mogła być wielką pisarką. I na tym zakończę. Moi drodzy, dobrze, tak jak przedtem mówiłam, dobrze się stało, bo słuchajcie, teraz zostajemy z pytaniami, czyli tym jednym podstawowym. Jaka była Maria Konopnicka? Zanim przejdziemy do robienia tego portretu, zanim posłuchamy pana Bogdana, zapraszam was na przerwę i na ciepłą zupę. I jak już się posilimy, to zabierzemy się za to, co jakby jest kulminacją tego projektu, czyli za stworzenie portretu psychologicznego. Bardzo dziękuję Anecie Kolańczyk za to, że zechciała się z nami podzielić swoimi pytaniami, bo tak naprawdę niewiele tu odpowiedzi, ale zobaczcie, jak jeden człowiek może w różnych osobach wzbudzić absolutnie różne emocje, to po pierwsze, po drugie, każdy mówi o innym aspekcie życia tej jednej kobiety, a jednocześnie ona sama ma poczucie, że umiera jakby no, niespełniona, przegrana, jakby tego nie nazwać, tak? Ja myślę, że te emocje, które jej towarzyszą, które odczytali państwo z różnych dokumentów czy jej twórczości, one będą towarzyszyły nam wszystkim, wam pewnie jeszcze przez długie lata, ale każdy z nas w mniejszym lub większym stopniu styka się z takimi emocjami. Więc teraz, żeby pokrzepić ciało, poproszę was na jedzonko. Dziękuję jeszcze raz dotychczasowym prelegentom i potem popracujecie już warsztatowo z panem Bogdanem Lachem, czyli profilerem policyjnym. Nie wiem, myślę, że tak z pół godzinki przerwy na to jedzonko, żeby tam się wam dobrze uleżało, nie? Nie, wyłączam na razie.